Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj przetestujemy sobie pierwsze auto z zestawu Hot Wheelsów i będzie to dzisiaj ten oto samochodzik. Co jest całkiem zabawne, to ostatnio na odcinku Bruza mówiłem o tym aucie właśnie, że jest to jedne z rzadszych aut w grze i że mało kto w ogóle wie, że takie auto istnieje. A proszę, tutaj tydzień później w zasadzie mamy je dostępne w sklepie i jest to pierwszy powrót tego samochodu w zasadzie od, nie wiem, chyba 5 lat. Na pewno w trakcie free to playa nie było ono dostępne. A jeżeli ktoś nie zakupił jeszcze żadnych Hot Wheelsów, to ma tutaj pakiet z 5 samochodami, dodatkowo też są liczne koła, które na przykład te wyglądają bardzo fajnie. Więc moim zdaniem jest to jeden z lepszych pakietów, szczególnie jeżeli zobaczymy na cenę, czyli 2000 kredytów za 5 aut i 5 kółek, dodatkowo jakieś topery, gdzie ostatnio było auto, które kosztowało, nie wiem, chyba 5000 kredytów i było dziadowskie i pojedyncze. Mam też w planach przetestować wszystkie te auta w osobnych odcinkach i zrobić taki mój mały ranking, którymi z tych aut mi się grało najlepiej, więc pewnie na końcu odcinka będzie tabelka. No ale dobra, bez przedłużania zacznijmy od tego cacka. A jeszcze żebym zapomniał. Wpiszcie kotedek, jeżeli chcecie cokolwiek kupić. Generalnie chyba jak na każdym Hot Wheelsie można używać każdy dostępny decal, ale my sobie użyjemy coś standardowego, czyli być może... Ja spróbuję z tym decalem podziałać. Dźwięk silnika, jak słyszymy, fajny, no i z samego auta wyszło mi finalnie coś takiego. Jest to hitbox Octane'a i jak widzimy jest całkiem nieźle odwzorowany, więc tutaj można mieć naprawdę wysokie oczekiwania co do tego samochodu. Ale to czy auto jest dobre, okaże się zaraz na naszym teście. No i dobra, jak możecie zauważyć, gram teraz Ranked'a 2x2, więc nie jest to standardowy odcinek z testu samochodu. Zwyczajnie stwierdziłem, że tamte testy były już dla mnie zbyt monotonne, kiedy co chwilę w zasadzie wychodzą nowe auta i co chwilę testowałem w ten sam sposób, freestylując na początku, a potem ranked. Stwierdziłem, że może zmienimy to na taką formułę, że najpierw sobie zagram rankeda 2x2, a potem zagram dwa rankedy 1x1. I myślę, że to będzie takie dosyć miarodajne. Dobra, nie ma gola. Ale myślę, że to będzie takie miarodajne i taka pozytywna nawet zmiana. Możecie dać znać, co uważacie o tym. Ja tutaj wracam do próby wygrania rankeda. Oczywiście tutaj postaram się jak najwięcej potestować, może polatać też na jakieś zagrania fajne. Z pierwszych przemyśleń to ja generalnie kiedyś jak grałem tym autem, to dobrze mi się nim już grało. Teraz widzę, że to jest całkiem przyjemne. Dobra, ja skrócę, bo ktoś musi to skrócić. Podanie do teammate'a i open. Dobra, jest 1-0, ładnie zaczęliśmy. Też kwestia wizualna, to z jednej strony z tyłu nawet ten samochód wygląda całkiem nieźle, w sensie tak pasuje mi do gierki. Ale z przodu wygląda... Nie wiem, do czego to porównać, ale nie podoba mi się jakoś super. Zagrajmy sobie tutaj piłkę do boku. Może jakieś pseudo-pincho podanie do Braxa, który właśnie wykończy wszystko. I mamy 2-0? Nie, nie mamy 2-0. Nie, nie mamy opena. Ale jak on to słabo zagra, to możemy mieć do mida podanie. O nie, no Szlimit sobie pojechał. Dobra, trzeba się szybko wrócić tutaj. Udało się. Też możecie dać znać, czy na przykład wolicie dwie dwójki i jedną jedynkę, czy w jakim formacie to chcecie, żebym testował. Mi się wydaje, że właśnie jedna dwójka i dwie jedynki będą bardzo optymalne, bo mimo wszystko na jedynkach mam najwięcej szans na zderzenie się z piłką, a takie dwójki, żeby zobaczyć, jak strzały podania będą się działy, też są ok. No, dobra, nie mam boosta. Teammate chyba o tym nie wie. Ja jednego sfejkuję. I znowu sobie pofejkujemy. Jakieś pseudo podanie. Może jeszcze z tego coś wyjdzie. Wyjdzie to, że możemy dostać demo i stracić gola. I tracimy. Dobra, wypadałoby uważać na jakiegoś Hiszpania z ich strony. I nie zhiszpanowali, ale też nie strzelamy po kick-offie. Teammate? Pięknie zasadził, idealny strzał od teammate'a. O! Dobra, doleci. Dobra, jest gol 3-1. Ogólnie fajnie się kopie tym autem. W sensie, bo jak widzieliśmy na samym początku, już ma ono w miarę dobrze odwzorowany hitbox. Ale cały czas myślę o tym, czemu ostatnio... Generalnie ostatnio pojawiło się auto, którego pierwszy raz nie kupiłem, odkąd jakby nagrywam. Którego pierwszy raz nie przetestowałem na kanale. Bo zwyczajnie było ono tak przesadzone sceną, że uznałem, że nie, no bez jaj. Nie będę nawet sobie żartów robił. Nie będę kupował tego samochodu, co wychodziło chyba na złotówki. Teraz jak nawet RL Exchange'a nie ma ponad 100 zł, więc niestety, ale widziałem, że Bruce o nim nagrał test, więc jak kogoś ciekawi, jaki to jest samochód, to zapraszam oczywiście do Bruza. Zdemowany przeciwnik, wykorzystany open, ale to może być dalej dobre, strzał, wykopany przeciwnik, teammate na to leci, o kurde. Dobra, mamy tą piłkę przed przeciwnikiem, więc o tyle dobrze, ale tam trochę ładnie zafrykował. Zagrajmy sobie do cornera. Podajmy do teammate'a, do mida. Chyba, że to jest do strzelania. Aj, niestety. Okej. Okay. Tutaj skleimy. Nie no, przyjemny jest ten samochód.
Ale tak jak mówiłem, Bruza ja je traktuję jako dobre auto. Zobaczymy, jak wypadnie na naszej liście tych aut z właśnie Hot Wheelsów, bo nie wiem, jakimi się innymi będzie grało, ale podejrzewam, że to może być najlepszy samochód do gry. Dobra, tutaj zablokujmy jakąś próbę reseta. Spróbuję go zdemować po prostu. Jest, zadanie nasze zrobione. Piłkę może przejść przeciwnik, nie? Nie pamiętam, kto tak w piłce mówił, ale jest to też dobra zasada w rokecie czasami. Chyba, że jesteście ostatnim bramkarzem i leci piłka w waszą bramkę. Dobra, nie będę na to leciał, bo to by była przesada. Zagrajmy do tyłu, do naszego teammate'a i prawdopodobnie to będzie dubi. To będzie zwycięstwo. Ja już tutaj zostanę w bramce. Brax jeszcze leci tutaj z double tapem. Czy trafi? O kurde, już bałem się, że będzie kontratak, ale dobra, wygrywamy. No i auto na pewno mi nie przeszkodziło. Tak więc teraz pora na rękę do 1-1. No i dobra, mamy naszego rywala na jedynkach, Extendo. Z tego co kojarzę, to koleś nieco dobrze gra w gierkę, ale oczywiście my tutaj mamy jedno zadanie, a jest to wygranie. I auta przetestowanie i skończyć to głupie gadanie. No. Dobra. Nie wiem na co lecę. Spróbujmy sobie sfejknąć. Jakiś taki strzał niewygodny, żeby nie miał łatwo. Proszę, wejdzie. Dobra, 1-0. Zobaczmy, czy tym autem da się robić fejki na kickoffie. O, da się. Dobra. Trochę się wywaliłem, natomiast może i tak nie stracimy gola, proszę. Nie, tracimy, dobra, to było słabe. Jakby spanikowałem, że uderzę na piłkę i nie zebrałem boosta przez to. Jednak panika to słaba technika, ale może teraz na kickoffie coś wyczarujemy. Bardziej do prawej. Udało się, zbierzmy setkę, nie dajmy się zdemować. To też się udało. Przeciwnik szybko skacze. Ja tutaj muszę jak najszybciej wracać, bo inaczej... Dobra, nieważne. Za bardzo z tego nie ma co zrobić. Ja to sobie tak oprzejmę. Ulećmy na tą piłkę, bo czym by nie. Podbijmy nad nim. Aj, niestety zalogowany ghost hit. U mnie na ekranie. O, przebiłem, ale jak widzimy w grze tak nie było. Nie powinienem tu się podjeżdżać. Ale tutaj muszę. No nie, to mógł być gol. W sensie to powinien być nawet gol, ale... Akurat mi się słabo kopnęło. Dobra, spróbujmy strzelić coś niecodziennego. Jakiś tutaj fliczek. Nie był to najlepszy flick, ale zadziałał, więc... Znowu sobie tutaj kick-offa, tym razem przegrywamy. Ale lecę na pełnej i to może być gol dla nas. 3-2? 3-2. Opłacało się zraszować. Dobra, spróbujmy teraz jakiegoś cwanego kick-offa, czyli zahamujmy. Mamy boosta. I tak naprawdę mamy pustą bramkę, jeżeli to trafię. A udało się trafić. I udało nam się zapaść pod ziemię. No nie wiem, co tutaj się stało. Może być bardzo niewygodne. Ale bronimy jakimś cudem. Pewnie jeszcze jakbyśmy skontrowali. Dobra, on nie trafił w boosta. Fake? Albo flick? Lepszy był fake. Daj się zdemować, typie. Nie umiem go zdemować. Okej, okay. A nie ma flipa. O kurde, co tu się podziało, nawet nie wiem. To nie jest in. A to musi być in u niego. Dawaj, doleć piłko. Jest, ale idealnie. No tutaj musiałem się postarać, żeby mocno kopnąć. Dobra, 5-2. Jest całkiem przyzwoicie. Znowu piłka po kick-off jest na naszą korzyść. Spróbujmy. Dobra, to było bardzo słabe. I stracimy. Jaka jest szansa, że on nie trafi? Prawdopodobnie zero, dokładnie. Trochę za bardzo się podpaliłem, ale dobra, lecimy dalej. Kick-off, powiedzmy, że wygrany, bo mamy piłkę, mamy boosta. Okej. Okay. Wykopany, nie zdążę do tego, no nie, tracimy gola. Dobra, zróbmy dla odmiany kick-offa do lewej strony. Jak widzimy, opłaciło się. Mamy boosta dodatkowo. Ja sobie piłkę przyjmę i od razu flick. Od razu flick, wyczułem, że on teraz będzie chciał zraszować, więc... O kurde, on to sobie ładnie przejął. Ale nie ma flipa. Jak z tego stracę... Nie. Masz farta, gro, ale to było tak zlagowane. Jakby, nie wiem co tam się stało. Chciałbym zobaczyć, jak to 50 wyglądało naprawdę. Bo z mojej perspektywy, to nie mogło tak polecieć, jak poleciało. A nie mam nawet pingu na tym serwerze, ale ostatnio generalnie dla mnie serwery są... bardzo zlagowane, nawet bez pingu. No niestety, ale tak jest po ostatniej aktualizacji, co Rocket postanowił wszystko spierdzielić. I mnie sfejkował przeciwnik 6-6. Nasza cała przewaga poszła się paść i znowu miałem laga na kickoffie.
jeszcze jakby na samym flipie, nie wiem czy to jest widać na streamie, ale w sensie no, czy wy to widzicie po prostu. Ja sobie pojadę, zbiorę szybko boosta i liczę na to, że nie no, strzelił nam, sfejkował znowu. Nie no, cały mecz wygrywałem, żeby przegrać finalnie, nie ma szans. Musimy jakiegoś dobrego kickoffa zrobić. Znowu zlagowany kickoff. Nie wiem, te serwery mi ostatnio tak działają na nerwy, że są takie lagi, których nigdy nie było. Ale no cóż, powiedzmy, że trzeba jakoś z tym żyć. Zdemujmy go. Nie udało się. To jest bardzo złe, że się nie udało. Dobra, bronimy, ale nie o to chodzi. Musimy strzelić, na co nie ma czasu i przegrywamy pierwszy mecz 1v1. Dobra, spotkanie numer 2, ale niestety ten sam przeciwnik, co zawsze przy kontekście testu jest mało pozytywne. No fajnie, mimo wszystko sobie potestować na różne osoby, ale dobra. Tym razem po prostu wygrajmy, będzie okej. On jak widzimy nas tutaj nie odpuszcza. Ale nie powinien nam lecieć z tą piłką, ale już trudno. Podlećmy sobie, jakiś strzał. Dobrze wyczekał przeciwnik. Nie dostał demo. Nie wiem jakim cudem mnie to skręciło swoją drogą, że wjechałem mu w tyłek. Ale dobra, 1-0, tracimy. Trzeba będzie coś lepszego wykombinować. On robi jakby takie fejki, z której strony będzie chciał dorzucić piłkę na kickoffie, co wbrew pozorom może zadziałać nie tak źle. Chociaż w sumie jakoś nie zwracam uwagi, na której, od której strony przeciwnik uderza i robi loterię. Dobra, sfejkował mnie znowu. Nie no, ten ziemek ciągle robi fejki, muszę na to uważać. Weźmy sobie piłkę do boku. Nie dajmy się zdemować, albo nawet zdemujmy jego. I to musi być gol. Jest gol? Proszę, powiedzcie, że tak. Już myślałem, że to nie wejdzie. Dobra, kolejny wolny kick-off. Tym razem nie wyszło aż tak dobrze, ale tak długo jak zbierzemy setkę, to jest idealnie. Okej. Okay. Jakiś flick w miarę wysoki. Nie no, dobrze mi się gra tym autem, tak w sumie podsumowując na ten moment. Nie wiadomo, że meczek przegrany, ale to nie zależy w 100% od auta. A tak to kontrolę wszelaką nad samochodem. O kurde. Ale zbejtowaliśmy go. 500 tysięcy IQ, nie? Co za lamus. Jak on się dał na to nabrać? To była stara sztuczka. Byłem przekonany, że doskoczę do sufita. Nie chciałem już więcej boosta zużywać. Wygrywamy kickoffa. Polećmy sobie na aeriala. Czemu by nie? Widzimy, że on chyba chce nas zrushować szybko. Trochę spanikowałem, bo jednak nas nie rushował. Ale się cofnę. Dobra, kopnięty, albo po prostu zmisował, w sumie nie wiem co się dokładnie stało. Tutaj nie ma miejsca na oddanie piłki, bo nie mamy boosta, jak tylko nas przejdzie, to tracimy gola. Dobra, jest 12. A tu nawet setka sobie leży tak o. Lup. Flick, co zdecydowanie był za mocny, jak na sytuacji, która była. Okej. Okay. Flick, czy tam bardziej podbitka. Dobra, zagrywam na defa, to się powinno potoczyć do góry. Dokładnie. Ja to przyjmę. Zagramy sobie na ściankę. On nas może strzysować. Ale nie wiem, czy tak się stanie. Aj, double reset na rankedzie zawsze byłby fajny. A tak to musimy się cofać na pełnej. I trafił. Dobra, trafił, czyli tracimy gola. Mógłbym nim grać normalnie. Kiedyś w sumie nim grałem rankedy, z tego co kojarzę, ale było to lata temu dosłownie. Kopnięty. Czy wystarczająco? Nie, nie wystarczająco. Okej, okay, musimy tutaj coś wykombinować na kickoffie. Kickoff do lewej. On zrobił spowolnionego kickoffa, co niestety dla nas, dla niego zadziałało bardzo dobrze. Sfejkujmy. Jakiś backflip, żeby to obronić. Strzał nad nim. Dobra, tutaj się zagubił nasz przeciwnik. Znowu kickoff. Dobra, znowu od lewej strony. No, mamy piłkę, mamy boosta, jest fajnie. On leci to kopnąć, ale to bardziej, żeby nam przeszkodzić, chociaż nam w sumie bardziej pomógł. Jak mam być szczery. I z bumpem lecimy tutaj, pozdrowieniem dla Patryka. Kolejny kickoff. On, nie no, strasznie dużo kombinuje ten gostek. Nie lubię na taki, nie lubię na takich przeciwników grać. W sensie dobrze jest być tą osobą, co kombinuje, bo to jest uciążliwe do grania na was i dzięki temu jesteście... Generalnie warto co chwilę zmieniać waszego kickoffa i tak dalej, bo wtedy wasz przeciwnik nie wie jak się do tego przystosować i też jest jakby przeciążony. A tymczasem mamy trochę czasu, mamy piłkę. On nie rushuje na raz, ja zrobię takiego dziwnego flika.
który zadziała wbrew pozorom. On musiał tak obronić, że w sumie mieliśmy darmową dobitkę na 6 bramkę. Dobra, bo na razie jest 5 do 5, a ja ten mecz chcę wygrać. Ja tutaj nie będę za bardzo szalał w tym kornerze. Spróbujmy zabrać sobie tą piłkę. No nie. No nie, najgorsze 50 na świecie zrobiłem. Chciałem tutaj przedobrzyć i sobie tak jakby wystawić od razu na ściankę. Zamiast po prostu skupić się na zwykłym wygraniu 50. Nie, no jeszcze nam tutaj setkę zabrał po wygranym teoretycznie kick-offie przez nas. Dobra. Nie jest lekko. Nie, ale dobry przeciwnik się akurat trafił dzisiaj. Dużo lepszy niż zwykle na tych testach. To może być niemiarodajne pod kątem wyników. O, dobra, jesteśmy... Ciężka sytuacja jest w skrócie. Czy on to jeszcze zresetuje? Próbował, ale mi się za bardzo nie udało. Dobra, to jest open. To muszę trafić, tutaj nie ma... Byłem przekonany, że tego nie trafiłem, bo zrobiłem misklika. Ale na szczęście trafiliśmy. Okej, okay, znowu jest bardzo wyrównany mecz. I znowu przeciwnik robi powolnego kick-offa. Ja nie chcę się tutaj zdumować z nim. Spróbujmy zagrać piłkę do cornera, chociaż to jest niekorzystne chyba dla nas. Nie wiem, jakim cudem on demo nie dostał. Ale postarajmy się nie stracić. To jest cel numer jeden. Okej. Okay. Weźmy piłkę. Flick? Nie jest kontry, błagam. Okej, okay, my to kontrolujemy bardziej niż on. Jest i dogrywka. Spróbujmy... Nie wiem, co zrobić. Zrobię po prostu kick-offa do boku. Udało się. Teraz pytanie, co on zrobi. Nie zdemuj nas, nie zdemuj nas, nie zdemuj nas. Nie zdemował nas. Ja tutaj zrobię najgorsze 50, jakie się dało zrobić. Nie, no jaka była szansa, że to poleci bezpośrednio w naszą bramę. Dobra, bilans jedynek nie był jakiś za dobry, ale co do samego auta, to muszę powiedzieć, że grało mi się nim całkiem dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, jak na to, jakie zwykle samochody wychodzą. Jest to jedno z lepszych takich niecodziennych samochodów poza Fenkiem i Octane'em. I co tutaj dużo gadać? No jak widzicie, nawet na freeplayu coś tutaj fajnego siądzie. A na freeplayu to w sumie przede wszystkim, bo mamy nieskończoność boosta i nieskończoność czasu, gdzie nas nikt nie challenge'uje. Dajcie znać, co sądzicie o takiej zmianie formatu odcinka, czy jednak wolicie ten format, co przez pierwszą część sobie po prostu freestyluje i latam na jakieś konkretne zagrywki. I na dniach powinny się pojawić testy pozostałych aut z pakietu Hot Wheels, gdzie postaram się zrobić jakiś tutaj taki mały ranking tych samochodów. Może nawet dzisiaj będzie jakieś takie umiejscowienie na tier liście. No ale to się wszystko jeszcze zobaczy. Pamiętajcie zostawienia suba i lajka, jeżeli podobał wam się film. Ja już nie będę przedłużał i elo elo.